Witajcie kochani, cieplutko na kanale Basi to Pasi. I Basi to nie Pasi. Dzisiejszy odcinek będzie o narzekaniu. Mianowicie będą to buble. Na znak żałoby ubrałam się dzisiaj na czarno. W sumie myślę, że możemy się na taki kolor umówić. Jak będą buble, zawsze będę miała coś czarnego z garderoby na sobie. Dzisiaj odcinek dla większości nas Polaków, ponieważ Polacy mają to do siebie niestety, i tutaj już się zaczyna moje narzekanie, że lubimy narzekać. Dlaczego tak jest? Hello! Teraz chociażby mamy piękne słońce za oknem, ale nie! Zawsze coś się dla nas znajdzie. Za duszno, trzeba się rozbierać wchodząc do sklepu, już jest nam za gorąco, zaraz wychodzi słońce, zaraz go nie ma, zaraz będzie śnieg zaskoczy kierowców, wszystko nam nie pasuje. Okej, w takim razie ten odcinek, jeżeli należysz do tego grona, albo chociaż czasami lubisz sobie ponarzekać, jest dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Kochani, zaczynamy od narzekania. Dzisiaj będą tylko i wyłącznie buble kosmetyczne, będzie tego mało, więc myślę, że rachu, ciachu i do piachu, ups, nie to chciałam powiedzieć, rachu, ciachu się z tym wszystkim zepniemy i zakończymy temat. Zaczynamy od pierwszego bubla. I pierwszym bublem u mnie jest to ziaja. Ziaja, żel do czyszczenia twarzy, oczyszczanie skóry normalnej, tłustej i mieszanej, liście manuka. Nie cierpię tego dziada. Poważnie. Nie cierpię tego dziada z tego względu, że on mi zrobił krzywdę na buzi. Czytałam później dopiero niestety... Mądry Polak po szkodzie, opinie na jego temat, u niektórych się świetnie sprawdza, a u innych właśnie jest on agresywny. I u mnie było nie inaczej, zachowywał się on okropnie, nie zauważyłam tego na początku, natomiast po dłuższym stosowaniu, po iluś tam tygodniach, niestety, ale zauważyłam, że na mojej buzi zaczęły się robić, jakby to nazwać, no nie była ona gładka jak tafla, tylko zaczęły się robić na niej takie wykopki, nazwijmy to. Tego nie chcemy. Także podrażnił moją skórę, jest, tak jak mówię, za agresywny, nie nadaje się. Nie nadaje się do buzi, natomiast jako taka typowa polska cebula pomyślałam, że szkoda mi jest go po prostu wykorzystać. No i teraz, tak jak widzicie, praktycznie nie ma tutaj już nic, no jest sama końcóweczka, więc kobieto, co ty mówisz, skoro go wykorzystałaś? Tak, wykorzystałam go, natomiast nie do buzi, tylko do pędzli. Także tutaj znalazłam nowe zastosowanie, bardzo dobrze doczyszcza pędzle, jeżeli chodzi o już chwalenie i do tego się nadaje. Natomiast wróćmy do narzekania. Jako produkt do twarzy kompletnie nie, więc to, że u mnie się ten produkt nie sprawdził, nie oznacza, że u Ciebie też się nie sprawdzi, ale już tutaj, moja droga, masz przestrogę, że być może warto być mądrzejszą ode mnie i wcześniej troszeczkę o danym produkcie więcej, dłużej poczytać, zanim go sobie zakupimy. Nie była to droga sprawa, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nie warto poświęcać na to swoje pieniądze, kiedy się okaże, że coś takiego może Wam zrobić krzywdę i później więcej pieniędzy pójdzie na to, żeby tą buźkę przywrócić do ładu. Nie polecam. Kochani, skoro jesteśmy przy tematyce oczyszczania, będzie to kolejny bubel w mojej kosmetyczce, a mianowicie mówimy tutaj o nowej serii z Nivea. Jest to ta seria Micelle Air, tak, Skin Brief. Profesjonalny płyn do demakijażu oczu. 0% pozostałości. I teraz tak, jest to produkt, który ok, oczyszcza, ja go używam tylko i wyłącznie do oczu, po tym mocniejszym makijażu, czyli tusz do rzęs, cienie itd., itd., korektor pod oczami jakiś mocniejszy. Ok, on to doczyszcza, później jeszcze używam emulsji, spoko, natomiast moje drogie, dlaczego trafił on do bubli? Z tego względu, że takie produkty powinny moim zdaniem być wydajne, on wydajny nie jest. Postaram się teraz Wam to pokazać. Ja tego produktu nie mam już połowy buteleczki praktycznie, a używam go od października. No nie wiem, okej, teraz taka mała dygresja, nie wiem kiedy puszczę ten filmik, który aktualnie dla Was nagrywam. Natomiast mamy ostatni dzień października, zdradzę tajemnicę, 31 października, Halloween. I ja tego produktu po miesiącu już nie mam połowy. A umówmy się, ja go używam tylko i wyłącznie od weekendu, sobota, niedziela, czyli mamy dwa dni używania,
plus jeszcze powiedzmy środek tygodnia, kiedy nagrywam dla Was filmiki. Czyli w tygodniu, żeby nie skłamać, używam go 3 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miesiąc, no to w miesiącu mamy standardowo 4 tygodnie, tak? Pomnożmy przez 3, matematyka się kłania, 12. 12 użyć, już nie ma połowy. Coś nie pykło. Kolejnym produktem do twarzy będzie to Pusto. Tak, niestety tak się składa, że tego produktu nawet już tutaj fizycznie nie mam, został wylądował po prostu w śmietniku. A już Wam mówię, co to było. W ulubieńcach chwaliłam mocno korektor z Catrice, jeżeli chodzi o kamuflaż do zakrycia nieprzyjaciół na twarzy. Natomiast jeżeli chodzi o korektor, czyli może być siostrę, brata, jak zwał, tak zwał, pod okolice oczu, kompletny bubel. U mnie się to nie sprawdziło. Ja ten korektor pod oczy z Catrice miałam w odcieniu 0,10. Po pierwsze, co mi się nie sprawdziło, kolorystyka. Jasne, tam były jeszcze inne odcienie, natomiast ja jestem bladziochem, więc szukam jakichś takich jasnych odcieni. Natomiast on nie miał jakichś żółtych tonów, tylko był taki poszarzały. No po prostu moja okolica pod oczami, jak go użyłam, miałam wrażenie, że wyglądam na jeszcze bardziej zmęczoną niż jestem. A umówmy się, młoda mama, niewyspana, no nie chce wyglądać na jeszcze bardziej zmęczoną niż jest. No błagam, no chyba tylko na Halloween by się to sprawdziło, żeby straszyć innych, więc nie. Okej, dałam mu drugą szansę i stwierdziłam, że skoro nie pod oczy, to może właśnie na jakiś nieprzyjaciół, albo jak ja czasami taki make-up no make-up wykonuję, że najbardziej zaczerwienione miejsca właśnie sobie tym korektorem zasłaniam i potem przypudruję buzię. No nie, tutaj druga kwestia. Po tym jak używałam go na większą partię twarzy, zauważyłam wypryski. Także aż bałabym się sięgnąć po ten podkład z pipetką Catrice, który też jest polecany na internecie, ale tyle ile jest zwolenników, tak samo tyle mam wrażenie osób narzeka właśnie na wypryski i na pewno po niego nie sięgnę z tego względu, że u mnie już po tym korektorze właśnie takie sypki się pojawiły i nie dziękuję, nie takiego efektu szukam, także nope, nie polecam. Kochani, kolejne, a właściwie kochane, ponieważ nie znam żadnego faceta, który malowałby usta. Kolejna część bubli, będą to tylko i wyłącznie produkty do ust. No tak, być może nudno, być może nie, możecie narzekać, ten film jest o narzekaniu, więc sobie narzekajcie, że tylko produkty do ust. Ale tak to u mnie wygląda. Ja od jakiegoś czasu zakochałam się w matowych pomadkach, więc no troszkę się ich u mnie przewinęło. Na pierwszy rzut idzie pomadeczka Eveline Oh My Lips. Nie konkretnie chodzi o tą pomadkę, którą trzymam teraz w ręku, ponieważ to aktualnie jest numerek, który mam teraz na ustach. Jest to numer 04 Sweet Lips chyba, tak się nazywa. Natomiast bublem w moim przekonaniu jest numerek 01. Tej pomadki już nie mam, tę pomadkę oddałam mojej przyjaciółce. Genialne, nie ma to jak mówić o bublach i nie mam tej pomadki, nie jestem z niej zadowolona, w ogóle 01 mi się nie sprawdziło, dałam ją przyjaciółce. Pozdrawiam Cię kochana, cały czas Cię kocham. Nie, to nie jest tak, że pomadka się u mnie nie sprawdziła, jest w ogóle beznadziejna i dlatego oddaję ją dalej, masz, bierz w ogóle jeszcze, gdzie jest moja kasa, hello, many, nie oddałaś mi za nią, coś mi się nie zgadza. Bądźmy poważni, na serio. Zupełnie poważnie, to nie jest tak, że w ogóle ta pomadka jest słaba, na pewno odcień 01 mi nie pasował, natomiast jeżeli chodzi o moją przyjaciółkę i nie oddawaj mi tutaj żadnej kasy, kochana, jeżeli chodzi o moją przyjaciółkę, ona ma zupełnie inną karnację niż ja, jest blondynką, każda pomadka na innej osobie inaczej wygląda i też pomalowała się przyjaciółka przy mnie, ten kolor ładniej na niej wygląda, u mnie to po prostu zlewały się usta z twarzą. No wyglądało to tragicznie, jak się pomalowałam po raz pierwszy, inaczej wyglądał odcień na swatchach. Ten beż właśnie z Oh My Lips, oh my god, powinno być, nie pasował mi. Jeżeli chodzi o samą pomadkę, formuła nie zachwyca, więc też nie powiem, żebym była jakoś super zwolenniczką, natomiast na pewno odcień 04 bardzo mi się podoba, tak jak już wspomniałam, mam go w tym momencie na ustach i ta pomadka u mnie ląduje zazwyczaj przy nagrywaniu filmu, natomiast no nie jest tak, że jest jakaś kompletna tragedia z pomadką, natomiast odcień 01 u mnie bubel. Nie. Lecimy dalej, aż odlecimy. Kolejna pomadeczka, znana firma. Słyszałam, że te pomadki są tak trwałe, że po prostu mógł beton i nic się z nimi nie stanie. A mowa tutaj o pomadce Semilaka.
są, to te pomadki, nie wiem, chyba jedyne, albo przynajmniej te no, płynne, matowe z firmy Semilac. Ja akurat mam prześliczny odcień 133 Tutti Frutti. Jest to taki różyk soczysty, idealna moim zdaniem pomadka, wyśniona, jeżeli chodzi o ten okres taki wiosna-lato. I ja też wtedy ją zakupiłam na wiosnę. Natomiast jeżeli chodzi o samo otrzymywanie się pomadki, no to nie. Wystarczyło, że poszłam z mężem, posmarowałam się. Jak to brzmi? Tak, wysmarowałam sobie całe ciało pomadką i nie jestem zadowolona. Ciekawe dlaczego. Pomalowałam sobie nią usta. Na spacer poszliśmy z córeczką i z mężem. Wyglądała prześlicznie. Po pewnym czasie zaczęła się robić taka lekka rodzynka na ustach, bez tragedii. Natomiast kiedy zjedliśmy głupiego, zwykłego, chociaż smacznego loda, pomadki nie było. Został po prostu taki obrzydliwy kontur wokół ust. Wzięłam pomadkę ze sobą, miałam ją w torebce, dołożyłam, zapytałam męża, jak to wygląda. Mina była chyba nie najlepiej. Także ja tych pomadek, szczerze mówiąc, nie polecam. Sprawdził mi się tylko kolor, nie sprawdziła mi się ani konsystencja, ani trwałość, beznadzieja. Testowałam ją też innego dnia, żeby nie było, kiedy nie jadłam lodów. Stopiłam napój. Nie. Nie polecam. Kochane, i ostatnia pomadeczka, na temat której też chciałam się wypowiedzieć i sobie ponarzekamy, i jest to pomadka z Sephory. I nie. Nie jestem z niej zadowolona. Jeżeli chodzi o kolor, jest spoko, 70, reszta się kompletnie nie zgadza. Całe szczęście, że nie kupiłam drugiej pomadki, podobała mi się jeszcze taka czerwień chwista, która rzeczywiście te zęby mega ładnie zęby wyglądały, wybielała, chyba bodajże odcień 1. Całe szczęście, że jej nie kupiłam. Pomadka kosztuje 40 zł prawie, a jest słaba. Słabo się utrzymuje, malowałam sobie nim usta, malowałam sobie tak na co dzień, na spacery z córeczką, bo stwierdziłam, że odcień jest, no po prostu pasuje, tak, bo nie jest jakiś krzykliwy, jest jasny, ale gdzieś ten kolor ust podbija. Nie, pomadka wysusza usta, jest niekomfortowa, czuje się ją, co więcej, no jest po prostu nieprzyjemna, tak, jak wracałam do domu, to od razu pierwsze co, to marzyłam o tym, żeby ją zmyć, ponieważ no robiła taką typową rodzynkę Wam na ustach. No nie, dla mnie mega wysusza, a mam różne pomadki matowe, które tego akurat nie robią, chociażby Sky Lips, bardzo fajna formuła, natomiast ta wysusza usta, brzydko wygląda, brzydko się ściera, robią się takie smugi, no i się nie utrzymuje, nie ma trwałości, także nie polecam. Kochani, to by było wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Ponarzekałyśmy sobie wspólnie na produkty. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli taki odcinek Was interesuje raz na jakiś czas, chciałybyście obejrzeć coś z jajem, coś z narzekaniem, coś u mnie nie sprawdziło, niekoniecznie tylko z kosmetyków, bo są też takie rzeczy pozakosmetyczne, powiedziałabym, czy to gadżety, nie wiem, do domu, do kuchni, środki czystości, czy rzeczy dla dziecka, które mi się nie sprawdziły, czego nie polecam, to zapraszam do komentowania, zostawcie swoje pytania, prośby w komentarzach. Zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam na kolejne odcinki z tej serii, na pewno się takie pojawią. Jeżeli nie oglądałyście jeszcze ulubieńców, to zachęcam, żeby obejrzeć, tam z kolei chwalę moje ulubione produkty z ostatnich miesięcy. Kciuk do góry, jeśli się podobało, a ja w tym momencie się z Wami żegnam. Koniec żałoby, lecę robić szarlotkę. Buziaczki!